Targi karawaningowe to nie tylko przyczepy, kampery, domki mobilne, to już mogliśmy zobaczyć, ale też wyposażenie kempingów i ze mną jest człowiek, który po raz pierwszy właśnie na targach w Nadarzynie pokazuje coś dla kempingów. Cześć, witaj. Witaj. Witaj serdecznie. Opowiadaj, Camper System, firma nowa. Nowa, temat, który się zaczął z początkiem tego roku. Wystartowaliśmy z ofertą niemiecką kolumn serwisowych dla kemperów. W międzyczasie równolegle rozpoczęliśmy prace deweloperskie, żeby stworzyć tak naprawdę autorski produkt, który obsłuży tą niszę na naszym rynku i sprawi, że infrastruktura karawaningowa w Polsce będzie wyglądała tak jak na zachodzie, do której zachodni klient przywykł. To, co tu widzimy, to już jest autorskie rozwiązanie produkowane w Szczecinie. Całoroczne, które obsługuje zrzut nieczystości z kratką ściekową, szara, czarna woda, dystrybucja wody odpłatna, tu jest akurat widzimy wersję ogólnodostępną, możemy do tego dołożyć gniazda elektryczne, konfiguracja dowolna w zależności od koncepcji inwestora i planu danej inwestycji. Także troszeczkę jeździsz po kraju, rozmawiasz z gminami, bo to jest twój klient i tam celujesz, to jest logiczne. Powiedz mi, jak odbierają w ogóle ciebie, firmę, pomysł na karawaning, jak do tego gminy podchodzą? Jest całe spektrum reakcji, od ciszy w trakcie rozmowy i monologu z mojej strony, po pełen entuzjazm. Przykładem jest Drawsko-Pomorskie, gdzie dwóch burmistrzów po prostu przyjęło nas z otwartymi rękoma. Planują, na przyszły rok są planowane inwestycje, stworzenie normalnie przez miasto punktów serwisowych, które dadzą możliwość przejeżdżającemu ruch turystyczny zatrzymać się, zrzucić, zatankować, jechać dalej, zatrzymać się na chwilę. Także ta infrastruktura, myślę, w związku z działaniami, jakie podejmujemy, bo jakby dużo edukacji z naszej strony jest samorządów, OSIR-ów, a i prywatnych inwestorów, wytłumaczyć, jak to powinno być zorganizowane, na co zwrócić uwagę. Także to się wydarzy. Nie w tym roku jeszcze, ale przyszły rok, myślę, zobaczymy pierwsze ciekawe realizacje, które naprawdę poprawią. Dodatkowo rozmawiamy z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w kwestii instalacji na MOP-ach. Także... Ale poczekaj, mówisz, że inwestycje będą, a przecież już jedna jest zrealizowana i bardzo ładnie to wygląda. Dokładnie. Mówimy tu o Krośnie, Miejski Ośrodek Sportu w Krośnie na Podkarpaciu. To jest po prostu wzorcowe zachowanie samorządu, szybka reakcja od pomysłu do realizacji, dosłownie 2 miesiące. Przy pięknym komplekcie sportowym, który jest w Krośnie zorganizowany, basen, korty, stadion lekkoatletyczny, dołożono miejsca podstawowe dla kemperów, całoroczna instalacja. Także po prostu tak, jak to powinno być zorganizowane, jeżeli chodzi o lokalizację. Klient przyjeżdża, kemperowiec przyjeżdża, zatrzymuje się, ma co tam porobić przez kilka dni. Jakby wzór do naśladowania dla innych samorządów i coś, co powinno w każdym większym miejscu, gdzie OSIR prężnie działa i ma infrastrukturę sportową, powinno się coś takiego znaleźć. Powiedz mi ostatnie pytanie, jak Was znaleźć, bo na pewno oglądają nas, wiesz, właściciele kempingów, ludzie, którzy byliby zainteresowani Waszymi usługami, jak można się z Wami złapać? Campersystem.pl, myślę, najłatwiejszy strzał, żeby nawiązać kontakt. Mamy w chwili obecnej przygotowany kosztorys wzorcowego, modelowego camper parku, który pozwala oszacować szczególnie prywatnym inwestorom, z jakiego rodzaju nakładem się wiążemy, jeżeli chcemy rozpocząć tego typu biznes. Co więcej, mamy architekta na podorędziu, który jest w stanie, bo tak naprawdę, żeby w ogóle zacząć ten biznes, sugeruję od analizy terenu, na którym chcemy zlokalizować to, czyli sprawdzenia, czy w ogóle można taką inwestycję umiejscowić w tym miejscu. Nasz architekt to zrealizuje, przygotuje analizę. Później jest kwestia koncepcji, jak rozwiązać kontrolę dostępu, jakie urządzenia zainstalować, jakim standardzie wyposażyć. Wszystko to mamy wycenione, mamy wiedzę, mamy ludzi, mamy sprzęt. Szukamy tylko potencjalnych inwestorów, którym pomożemy zbudować naprawdę profesjonalną infrastrukturę w naszym kraju.